Nowe przygody Mikołajka. Gościnny Sępe. Mama zdaje egzamin. Siedzieliśmy w salonie po kolacji, kiedy mama uniosła głowę znad robótki i powiedziała do taty. Kochanie, wpadł mi dzisiaj do głowy pewien pomysł. Może zrobiłabym prawo jazdy? Mogłabym wtedy korzystać z samochodu. Nie stałby i nie rdzewiał w garażu. Nie, powiedział tata. Ale dlaczego? Zapytała mama. Wszystkie moje przyjaciółki prowadzą. Klemencja i Berta mają nawet swoje samochody. Nie widzę powodu, żeby... Pójdę się położyć, powiedział tata. Miałem ciężki dzień w pracy. I wyszedł. Następnego dnia jedliśmy właśnie kolację. Na deser był pyszny tort czekoladowy i to mnie zdziwiło, bo we wtorek zwykle mamy kompot. I mama powiedziała do taty. Zastanowiłeś się nad samochodem? Nad jakim samochodem? Spytał tata. No przecież wiesz, powiedziała mama. Rozmawialiśmy o tym wczoraj. Nie, nie, pozwól, że skończę. Odpowiesz mi później. Mama dołożyła tacie tortu i mówiła dalej. Pomyśl tylko, gdybym miała prawo jazdy, mogłabym wieczorem przyjeżdżać po ciebie do pracy. Nie musiałbyś tłoczyć się w tych okropnych autobusach, które cię tak męczą. Nie mówiąc już o dziecku, odwoziłabym go do szkoły, kiedy jest deszcz, nie zapadałby nam wciąż na anginę. Juhu! Krzyknąłem. I byśmy podwozili kolegów. Oczywiście, powiedziała mama. To samo z zakupami. Za jednym razem mogłabym kupić wszystko, czego potrzebuję na cały tydzień. A w drodze na wakacje, wiesz, jaki senny bywasz po obiedzie, mogłabym wtedy przejąć kierownicę. Poza tym znasz mnie, jestem bardzo ostrożna. Wiem, co mi odpowiesz, że pani Bledur miała wypadek, ale znasz przecież panią Bledur. To urocza kobieta, tylko że strasznie roztrzepana. Zresztą, chociaż zakład ubezpieczeń się z tym nie zgadza, wytłumaczyła mi, że to naprawdę nie była jej wina. Mama Rufusa jeździ samochodem taty Rufusa, powiedziałem. I Rufus mi mówił, że jest niesamowita. No widzisz, powiedziała mama, nakładając mi tortu. To co o tym myślisz? Fakt, powiedział tata, że te autobusy są straszne. Nie sposób nawet otworzyć gazety. Wtedy mama wstała, pocałowała tatę, który się roześmiał, pocałowała mnie i nałożyła nam obu tortu. Zaraz, powiedział tata. Jeszcze nie powiedziałem tak. Następnego dnia wieczorem tata się nie odzywał, a mama miała czerwone i zapuchnięte oczy. Piłem po cichu kompot, bo widziałem, że nie pora na żarty. A potem tata westchnął ciężko i powiedział do mamy. No dobrze, zgoda. Może się trochę zdenerwowałem dziś po południu, ale co ci poradzę? Po prostu nie masz do tego drygu. O, przepraszam, powiedziała mama. Przepraszam. Pani Bledur mnie uprzedzała. Nigdy nie uczyć się z mężem. Denerwujesz się, boisz o swój samochód, krzyczysz, więc oczywiście tracę głowę. Żeby się nauczyć, trzeba iść na kurs prawa jazdy. Co? Krzyknął tata. Zdajesz sobie sprawę, ile taka zabawa kosztuje? Nie. I jeszcze raz nie. Idź spać, Mikołaj, powiedziała mama. Jutro masz szkołę. Następnego dnia wieczorem mama była strasznie zadowolona. Świetnie mi poszło, kochanie, pochwaliła się tacie. Instruktor powiedział, że bardzo dobrze trzymam kierownicę. Z początku trochę się bałam, ale potem zaczęło mnie to bawić. Naprawdę miło jest prowadzić samochód. Jutro wrzucamy trójkę. Bardzo się cieszyłem, że mama uczy się jeździć, bo będzie mnie odwoziła do szkoły razem z kolegami. Wieczorem będziemy jeździć po tatę, a jak już znajdziemy się razem w aucie, to może zamiast wracać do domu, pojedziemy do restauracji, a potem do kina. Szkoda tylko, że czasem mama wracała z lekcji bardzo zdenerwowana, jak wtedy, kiedy nie udało się jej zaparkować i wszyscy w domu chodzili źli, a kolacja nie była gotowa. Tego wieczoru, kiedy mama płakała z powodu ruszania na wzniesieniu, tata zaczął krzyczeć, że ma tego dość, że nie tylko drogo go to kosztuje, ale jeszcze atmosfera w domu stała się nie do wytrzymania i że lepiej dać sobie z tym spokój. Będziesz zadowolony, kiedy przyjadę po ciebie do biura, powiedziała mama, i kiedy nie będziesz już musiał wozić mojej matki. A potem, pewnego wieczoru, mama powiedziała,
że za tydzień zdaje egzamin i instruktor radził jej brać dodatkowe lekcje aż do ostatniego dnia. No proszę, powiedział tata. Nie głupi ten twój instruktor. Przez ostatni tydzień w domu nie było za wesoło, bo mama się coraz bardziej denerwowała, tata też i nawet raz tata wyszedł z domu trzaskając drzwiami, ale od razu wrócił, bo padało. No a już dzień przed egzaminem było naprawdę strasznie. Zjedliśmy kolację bardzo szybko, na deser była resztka kompotu z obiadu, a potem w salonie mama powtarzała lekcję. To w końcu, krzyknął tata, czego cię uczą na tym kursie? Naprawdę nie wiesz, co to za znak? Mówiłam ci już, krzyknęła mama, że kiedy krzyczysz, nie mogę myśleć. Oczywiście, że wiem, co to za znak, ale teraz sobie nie przypominam, po prostu. No to brawo, powiedział tata. Mam nadzieję, że twój egzaminator okaże się dość wyrozumiały, żeby przyjąć takie tłumaczenie. To znak oznaczający szyny kolejowe, powiedziałem. Mikołaj! Krzyknęła mama. O nic cię nie pytałam i powinieneś już leżeć w łóżku. Jutro masz szkołę. Wtedy się rozpłakałem, no bo co w końcu? Kurczę blade. To niesprawiedliwe. Znak oznacza szyny kolejowe, a oni zamiast mi gratulować, każą mi iść do łóżka. I tata powiedział mamie, że to nie powód, żeby krzyczeć na dziecko. Mama zaczęła płakać i mówić, że ma tego dość, że woli nie iść na egzamin, że i tak nie jest gotowa, że powinna wziąć jeszcze mnóstwo dodatkowych lekcji i że już nie może. Tata podniósł ręce do sufitu, zaczął chodzić dookoła stołu, a potem poprosił mamę, żeby się uspokoiła. Powiedział jej, że no, oczywiście, że jest gotowa, że na pewno pójdzie jej bardzo dobrze, że jego koledzy dopiero zrobią oczy, jak przyjedzie po niego do biura i że będzie z niej strasznie dumny. Wtedy mama roześmiała się przez łzy, powiedziała, że jest głupia, pocałowała mnie, pocałowała tatę. Tata poszedł po podręcznik nauki jazdy, który wpadł za kanapę, a ja poszedłem się położyć. Następnego dnia w szkole strasznie się niecierpliwiłem, bo mama miała zdawać się o 10:00. Koledzy też się niecierpliwili, bo im zapowiedziałem, że mama będzie ich wozić do szkoły. Jak tylko zadzwonił dzwonek, pędem poleciałem do domu, a kiedy wszedłem, zobaczyłem rodziców, którzy się śmiali i pili aperitif. Jak wtedy, kiedy mamy gości. Mama była cała różowa. Lubię, kiedy tak wygląda, bo to znaczy, że jest bardzo zadowolona. Ucałuj swoją matkę, powiedział tata. Celująco zdała egzamin. Za pierwszym podejściem. Juhu! Krzyknąłem. I pocałowałem mamę, a ona mi pokazała papier, gdzie było napisane, że udało jej się dostać prawo jazdy i wyjaśniła, że na 20 zdających przeszło tylko 9. Uff, powiedział tata. W każdym razie bardzo się cieszymy, że jest już po wszystkim. Prawda, Mikołaj? Och, tak, powiedziałem. A co dopiero ja? Powiedziała mama. Nie macie pojęcia, ile się nacierpiałam. Ale teraz, kiedy mam to za sobą, powiem wam jedną rzecz. Nigdy więcej nie siądę za kierownicą.